z kluczowych tak, rzeczy. Jeśli chcemy my sobie pokazać, jak Warszawa zniszczona cała Polska i potem Niemcom to jest kompletnie zrozumienie polskiej historii na świecie. Tak. Czy w Izraelu, czy w Stanach Zjednoczonych ludzie po prostu nie znają polskiej historii. Polskę kojarzą i drugą wojnę tylko z Holokaustem i z obozami na polskich ziemiach. Nie kojarzą tego kompletnie z polskim męczeństwem, martyrologią i ofiarami. I ten raport służy także budowy polskiej polityki historycznej. To jest pierwszy bardzo ważny element naszych działań. Ale na drugim miejscu oczywiście to jest, są kwestie o charakterze politycznym i prawnym, bo bez tego raportu, czy może bez fundamentów, który stanowi ten raport, no trudno podejmować działania już o charakterze międzynarodowym. Podczas posiedzenia, pierwszego posiedzenia zespołu parlamentarnego padła kwota 2 biliony 987 miliardów ileś set milionów złotych i tak dalej po przecinku. Kwota oszałamiająca, ogromna. Według kursu złotego z 2017 roku tyle nam, według tego co wyliczył Józef Menes, były sekretarz zespołu do strat wojennych przy prezydencie Warszawy Lechu Kaczyńskim, właśnie ta kwota została wyliczona na podstawie analiz, które już po wojnie opracowało Biuro Odszkodowań Wojennych. To jest to wyliczenie. Zatem jeszcze raz powtórzę pytanie, czy jest pan pewien, że zespół ostatecznie wypracuje kwotę, która będzie mogła być podstawą do rzeczywistych odszkodowań od Niemców? No, taki jest cel naszych prac. My chcemy tą kwotę wypracować. Aż tą kwotę, którą pan podał, to jest tylko i wyłącznie czysta waloryzacja kwoty, która wynika z raportu odszkodowań wojennych z 1947 roku. Po prostu pomnożono przez wartość złotego, który zwaloryzowano tą kwotę i wyszła kwota prawie 3 bilionów złotych, prawda? Ale my dzisiaj jeszcze mamy większą wiedzę, bo przecież musimy uwzględnić to pewien element utraconego potencjału demograficznego, dzieła sztuki, dobra kultury, utracony potencjał demograficzny, no jakby współczesna wiedza i nauka jest już bogatsza niż ta, która była w 1947 roku i my dzisiaj chcemy te kwoty jeszcze uzupełnić o kolejne elementy naszych strat i szkód osobowych i materialnych i myślę, że ta kwota może być większa, ale to powinni wyliczyć eksperci, którzy na dzień dzisiejszy pracują nad metodologią szacowania strat w oparciu właśnie o te dokumenty głównie z 1947 roku, bo przypomnę tylko, że w 1947 roku przygotowano raport o stratach wojennych Rzeczpospolitej, przygotowany przez Biuro Odszkodowań Wojennych, gdzie obywatele wówczas liczyli jeszcze, że dostaną odszkodowania i ci wszyscy, którzy wówczas żyli, przeżyli II wojnę światową, wypełnili takie ankiety do urzędów gmin, wysyłali je i tych ankiet było kilkaset tysięcy. W oparciu o te ankiety przygotowano właśnie ten raport Biuro Odszkodowań Wojennych. I to jest też tylko raport cząstkowy, nie obejmujący Kresów, czyli terenów zajętych przez Związek Sowiecki i nie obejmujący ziemi tak zwanych odzyskanych, czyli to jest też tylko raport cząstkowy, więc te kwoty, gdyby rzeczywiście Pan Bóg potrafi je obliczyć, to byłby naprawdę wiele, wiele wyższe niż tą kwotę, którą dzisiaj Pan przeczytał, czy powiedział, ale my dzisiaj tak po ludzku chcemy po prostu oszacować pewne kwoty, które potrafimy wykazać, które potrafimy wyliczyć i potrafimy dokumentować. Po 2000 roku do Polski, do polskich władz zwróciły się z roszczeniami przedstawiciele niemieckich ziomkostw. Chodziło o kwestie repatriacji ziem zajętych przez Polskę po II wojnie światowej, odebrane w ten sposób Niemcom. I tym samym chodzi także o straty wysiedleńców. W 2004 roku prezydent Warszawy, Lech Kaczyński, przywołany wcześniej, postanowił wysłać rachunek za te roszczenia ziomkostwom i ten rachunek choćby za straty podczas powstania warszawskiego, wyliczony przez zespół prowadzony przez Józefa Menesa, opiewał na kwotę 45 miliardów dolarów. Czy pamięta pan, czy ten rachunek trafił ostatecznie do adresata? Ja pamiętam film, który wówczas oglądałem właśnie z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Powiedział, że on przygotował ten raport po to, żeby był w gotowości, żeby go położyć na stole, kiedy taka potrzeba będzie, ale Lech Kaczyński tego raportu w konsekwencji na stół nie położył, bo wówczas Niemcy się wycofali z tych roszczeń. Ale w międzyczasie także nastąpiła zmiana władzy w Warszawie. No niestety nastąpiła zmiana władzy.
raport gdzieś schowano do archiwów i dzisiaj nawet nie można do niego uzyskać wglądu, czy uzyskać jakby możliwości dysponowania nim. Ja wystąpiłem do pani prezydent o wydanie tego raportu i niestety pani prezydent tego raportu nie wydała Sejmowi. To była wielka, wielka praca, wielkie zadanie. Rzeczywiście wyliczono straty powojenne Warszawy tylko w oparciu o majątek i straty majątkowe. Ten raport nie obejmował strat ludzkich, a w Warszawie przecież zginęło prawie 700 tysięcy ludzi. Więc to są wszystko kwoty ułomne, są wszystko kwoty zaniżone. Ale gdy dzisiaj ten raport zwaloryzujemy o stratach wojennych Warszawy, to jest kwota prawie 54 miliardów dolarów. Więc my naprawdę poruszamy się w olbrzymich kwotach, w olbrzymich stratach i Niemcy muszą mieć świadomość i my musimy takie działania o charakterze krajowym, międzynarodowym podjąć, dlatego że widzimy, że nasza historia jest kompletnie nieznana, a nasi sąsiedzi podjęli w ciągu ostatnich dekad w ogóle próbę zmiany w ogóle historii. I my dzisiaj z zdumieniem widzimy, że nie tylko nie społeczeństwo świata nie wie o polskich ofiarach, ale w ogóle zmienia się historię, że to nie Niemcy wywołali wojnę, tylko naziści. Holokaust był na ziemiach polskich, były polskie obozy koncentracyjne. No, wszyscy ze zdumieniem otwieramy oczy, kto za nas napisał historię. No i dzisiaj widzimy, że tą historię niestety napisali za nas Niemcy. W dużej mierze także niestety z środowiskami żydowskimi. Zespół Józefa Menesa, który pracował dla Warszawy, dla wyliczenia tych strat warszawskich, był powołany na okres mniej więcej roku, kilkunastu miesięcy. A wy, wasz zespół pod pańskim przewodnictwem, jak długo będzie pracował? Mi jest dzisiaj trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo rzeczywiście zespół prezydenta Kaczyńskiego to było prawie 20 osób i pracowali niemal przez 2 lata, ale oni liczyli w Warszawie kamienicę po kamienicy. Szacowali, analizowali, docierali do dokumentów źródłowych. My nie jesteśmy w stanie dzisiaj liczyć budynku po budynku. To jest niemożliwe. Już nikt takiej pracy nigdy w Polsce nie wykona. My dzisiaj możemy tylko i wyłącznie oprzeć się na dokumentach już wytworzonych w 1947 roku i możemy te dokumenty współcześnić, czyli o współczesną metodologię liczenia strat. Możemy to jeszcze raz przeliczyć, ale my się tylko i wyłącznie będziemy opierać na dokumentach już wytworzonych po wojnie i będziemy chcieli je uwspółcześnić, na te kwoty wyliczyć na dzień dzisiejszy. Więc nasza praca oczywiście też będzie trudna i złożona, ale to nie będzie taka praca, jaką wykonał Lech Kaczyński i jego zespół, gdzie oni przeliczali w Warszawie kamienicę po kamienicy. To wówczas był oczywiście znacznie mniejszy obszar, mniejszy zakres i można powiedzieć, było to uchwytne, natomiast nie jesteśmy w stanie wyliczyć, czy jakichś nowych badań zrobić na temat strat całej Rzeczpospolitej. No przecież straciliśmy 48% terytorium, mówię tu o Kresach. Otrzymaliśmy ziemie tak zwane zachodnie, czy odzyskane. My tych elementów już nie możemy łączyć do naszych strat. Możemy tylko i wyłącznie liczyć straty, które dotyczyły obszaru, który należał do Rzeczpospolitej przed wojną i należy po wojnie. Panie przewodniczący, zespół, który pracował w 2004-2005, miał za zadanie wykonać pewien raport. Wy także, waszym końcowym efektem prac będzie też raport. Co z tym dokumentem zrobicie? No to na pewno będzie dokument o charakterze historycznym, ale też może być użyty w charakterze politycznym. Czy to oznacza, że zostanie przekazany do agentów rządowych? Taki jest jakiś mój cel, żeby w momencie, jeżeli już ta praca zostanie w Sejmie wykonana, przygotujemy solidny, rzetelny raport o fundamentach historycznych, archiwalnych, prawnych, ekonomicznych, to wówczas ten raport przekażemy rządowi, przekażemy panu premierowi. To już wówczas oczywiście od rządu będą zależały kolejne, dalsze działania w tej sprawie. No właśnie, jak te działania mogą wyglądać na tym etapie prac? Możemy już mówić o tym, jakie kroki będzie mógł poczynić rząd? Czy rzeczywiście chodzi o rozmowy między oboma krajami? Czy chodzi
o postawienie sprawy jasno. Tyle nam się należy. Co państwo Niemcy na to? No to jakby trudno już dzisiaj mówić i całą ścieżkę pokazywać, jaką możemy, czy moglibyśmy podjąć. No na pewno istotne są negocjacje, czy rozmowy, czyli te relacje o charakterze bilateralnym, bo one są bardzo ważne. Jeśli one nie przyniosą rezultatu, to oczywiście są pewne instrumenty o charakterze międzynarodowym, ale one jakby nie się o nich mówić, bo to jest przedwczesne. Analizujemy różne możliwości, różne formuły działań o charakterze międzynarodowym, ale myślę, że najpierw przygotujmy raport, połóżmy go na stole polsko-niemieckim, a jeśli to nie przyniesie efektu, wówczas będziemy analizować i wskazywać dalsze kroki. Sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka dzisiaj mówi, że zespół pod pana przewodnictwem, zacytuję, wpisuje się w działania Prawa i Sprawiedliwości prowadzone CEP-em w zakresie polityki historycznej. Czyli jest to powód, dla którego w zespole nie ma polityków opozycji, czy może poza senatorem, byłym senatorem Platformy Obywatelskiej, obecnie Prawa i Sprawiedliwości, Andrzejem Misiołkiem, będą inni przedstawiciele opozycji? Zapraszam ich do zespołu, na pewno się czegoś dowiedzą. Myślę, że ta wiedza, którą dzisiaj zaprezentowaliśmy, jest wiedzą, którą udało nam się zebrać w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jest to wiedza istotna, jest to wiedza zebrana z wielu różnych publikacji, analiz, też analiz o charakterze międzynarodowym. Na pewno te osoby, które dzisiaj obserwowały komisję, dziennikarze, eksperci, parlamentarzyści, myślę, że dużo się dowiedzieli do nowych rzeczy, których nie wiedzieli. Ja też każdego dnia się uczę, bo uczymy się. Dostaję bardzo dużo różnych publikacji, materiałów, książek. No to jest... To nie jest tak, że my coś wiemy, bo oni chcieli mieć tytuły w Warszawie, mieć i być, a to o to chodzi, że ten człowiek się uczy całe życie. I to nie wystarczy, żeby ten temat zgłębić. Dając, czasu także nie wystarcza. Bardzo dziękuję, prawda? Za dzisiejszą rozmowę. Dając wiedzę. Dzisiaj poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący parlamentarnego zespołu zajmującego się odszkodowaniem za straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej, który wczoraj zaczął swoje procedowanie. Bardzo dziękuję. A szczegółowe pytanie zadawał nasz reporter Michał Walczyk. Polskie Radio 24, minęła 23.30, czas na informację dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o redukcji liczby wiceministrów w swoim rządzie. Jak wynika z informacji gazety, stanowisko stracić ma 15-20% wiceministrów, a szczegóły zostaną podane w przyszłym tygodniu. O tym, że premier prowadzi przegląd działalności ministrów i wiceministrów, wiadomo było od środy. Wtedy też rzecznik rządu Joanna Gopcińska komentowała w radiowej jedynce zapowiedzi zmniejszenia liczby wiceministrów. Podkreślała, że wszyscy członkowie rządu mają wykonać to, co zostało im powierzone. No i z tej pracy będą rozliczeni. Jeżeli okaże się, że można to zrobić mniejszą liczbą wiceministrów, to takie decyzje zapewne zapadną. Cały proces zarządzania jest w wykonaniu premiera Mateusza Morawieckiego absolutnie transparentny. Prawie na każdym kroku informuje opinię publiczną o swoich decyzjach. Joanna Kopcińska dodała wtedy, że przegląd pracy resortów zostanie zakończony w ciągu kilku tygodni. Podkreśliła też, że ewentualne zmiany muszą zostać przeprowadzone. Nie ma potrzeby wydawać tyle pieniędzy, można tanim klimatem. Francuski Le Figaro podaje, że w wyniku zamachu terrorystycznego w Burkina Faso w zachodniej Afryce zginęło co najmniej 30 osób, a 85 zostało rannych. Inne media informują o 7 ofiarach śmiertelnych. Do ataku doszło w dzielnicy ambasad w stolicy kraju w Wagadugu. 4 napastników zaatakowało ambasadę Francji. Doszło do wymiany ognia z pilnującymi jej miejscowymi żandarmami. W tym samym czasie druga grupa ostrzelała znajdującą się po sąsiedzku z Instytutem Francuskim
francuskim siedzibę sztabu armii Burkiny Faso. W atakach udział wzięło 7 terrorystów, 6 zostało zabitych, mówi naoczny świadek. 4 osoby usiłowały wtargnąć do ambasady od wschodniej strony budynku. To im się nie udało. Ubrani byli po cywilnemu, nosili kamizelki kuloodporne, wcale się nie kryli, że mają kałasznikowy. O sytuacji w tej części Afryki opowiada specjalizujący się w tej tematyce Antoine Glaser. Dżihadystom ze względu na sytuację panującą w stolicy Burkiny Faso jest się łatwiej tam przedostać niż w inne miejsca położone na południowych obrzeżach Sahary. Wprawdzie władze francuskie twierdzą, że sytuacja jest pod kontrolą, ale minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian ostrzega, iż terroryści islamscy chcą doprowadzić do chaosu w tej części Afryki, by przejąć władzę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju. Sądecczyzna to ziemia, na której bardzo mocno zakorzeniona jest tradycja budująca Polskę i polskość, zaznaczał dzisiaj prezydent Andrzej Duda. Para prezydencka w Nowym Sączu odwiedziła jedną ze szkół średnich. Andrzej Duda spotkał się także z mieszkańcami miasta. Prezydent Andrzej Duda najpierw odwiedził pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jana Długosza. To piękne dla szkoły, ale zarazem bardzo takie znamienne, że szkoła obchodzi swoje 200-lecie w tym samym roku, w którym jest 100-lecie odzyskania niepodległości. To właśnie szkoła zdążyła wychować późniejszych rycerzy niepodległości. Podczas wizyty w Nowym Sączu prezydent spotkał się także z mieszkańcami miasta. Podziękował sądczanom za pielęgnowanie i kultywowanie wartości, w tym przywiązania do wiary i szacunku do pracy. Te wartości, które tutaj państwo macie, które są przekazywane, one są wielką wartością tej ziemi, one są państwa wielką wartością, ale przede wszystkim one są wielką wartością Polski. Z Nowego Sącza Monika Chrobak, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis z życia Kościoła katolickiego. O zasadach dotyczących stosunku Kościoła do polityki, w świetle Ewangelii i nauczania Kościoła mówił wczoraj przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Wygłosił on homilię w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Przewodniczył mszy świętej w intencji obrony życia i rodzin. Pan Jezus nie angażował się w żaden ruch polityczny i udaremniał wszelkie próby łączenia go ze sprawami politycznymi, mówił przewodniczący Episkopatu Polski. Wyjaśnił, że Państwo Boże, które przyszedł założyć Jezus, nie jest z tego świata. Jednocześnie zaznaczył, że Jezus, mówiąc oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, uznał konieczność istnienia władzy doczesnej i jej porządek. Jednak, jak mówił dalej arcybiskup, Jezus był w pełni świadom tego, że władza polityczna tak długo służy człowiekowi, jak długo pozostaje w relacji do Boga. Kościół, jak mówił arcybiskup Kondecki, nie utożsamia się z żadną wspólnotą polityczną, ani z żadnym systemem politycznym. Kościół nie jest po stronie prawicy, lewicy, ani po stronie centrum, ponieważ Kościół ma swoją własną stronę. Kościół winien stać po stronie Bożej, powiedział metropolita poznański. Wyjaśnił, że zadaniem państwa jest dbałość o doczesne sprawy obywateli. Kościół natomiast ma odpowiedzieć na potrzeby duchowe swoich wiernych, troszczyć się o duchowe dobro doczesne i wieczne człowieka, a także społeczeństwa. Podstawowym zadaniem Kościoła jest wychowanie sumienia, mówił arcybiskup Kondecki. Podkreślił też, że wierni świeccy, jako obywatele swego państwa, powinni uczestniczyć w działalności politycznej, która służy wzrastaniu wspólnego dobra. Papież Franciszek złożył w piątek niezapowiedzianą wizytę w specjalnym ośrodku dla kobiet uwięzionych razem z dziećmi. Informację tę podał Watykan. Otwarty w Rzymie w lipcu zeszłego roku ośrodek to pierwsza i jedyna taka placówka we Włoszech. Papieska wizyta to kontynuacja tzw. piątków miłosierdzia, w ramach których, począwszy od roku świętego, Franciszek odwiedza raz w miesiącu więzienia, szpitale, domy opieki i ośrodki pomocy. Placówka została założona w willi skonfiskowanej mafii. Przebywa w niej 5 młodych kobiet różnej narodowości, przeniesionych tam z rzymskiego więzienia Rebibia, po to, by ich małe dzieci nie wychowywały się w zakładzie karnym. Watykańskie biuro prasowe poinformowało, że kobiety z dziećmi były zaskoczone wizytą papieża. Franciszek rozmawiał z nimi i bawił się z najmłodszymi. Podarował im wielkanocne czekoladowe jajka. Następnie zjadł z dziećmi pod wieczorek. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 23 minuty będzie północ, a przed północą wracamy do audycji mecenasa Artura Wdowczyka Jakim Prawem. Dzisiaj naszym gościem jest Bartosz Geoman, adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry Państwu.
Chcemy dzisiaj porozmawiać z panem mecenasem o tych sytuacjach, które dotykają chyba nas wszystkich jako Polaków, mianowicie o publikacji w Washington Times, gdzie przypomnę wszystkim polska bandera, bo to jest sztandar polski i także orzeł nasz został zaprezentowany. Na tym widniała swastyka i taka jak gdyby rolka do farby, która wymazuje tą swastykę. Sugestia jest ewidentna, a także o tym słynnym też klipie Fundacji Rudermana, który mówi o tym, który miał rzekomo istnieć polskim Holokauście. Ale to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie moim zdaniem pretekst do tego, żeby się zapytać pana mecenasa, co my powinniśmy zrobić, jak my powinniśmy reagować w Stanach Zjednoczonych. Pan tutaj, powiem państwu, był w Stanach Zjednoczonych, przez wiele lat pracował w amerykańskich kancelariach. Panie mecenasie, co rząd polski powinien zrobić w takiej sytuacji? Czy powinien coś zrobić, to nie ulega wątpliwości. I pytanie jest takie, co powinien zrobić? W mojej ocenie skala tego zjawiska, jakie teraz obserwujemy w publikacjach amerykańskich, zresztą nie tylko amerykańskich, bo niemieckich również, pokazuje, że jest jakiś problem z polską narracją, z przebiciem się z polską racją stanu i z uświadomieniem tym dziennikarzom, tym redaktorom, czy nawet właścicielom tych redakcji, jaka jest nasza prawda historyczna. I tutaj, zanim opowiem o działaniach prawnych, to wskazałbym na to, że tutaj dużo jest do zrobienia na polu lobbyingowym. Są profesjonalne agencje lobbyingowe i wiele państw z tego korzysta. Po prostu wynajmują fachowców, którzy lansują określone tezy w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, spotykają się z kongresmanami, z wydawcami, z wpływowymi ludźmi z amerykańskiego establishmentu i kreują pewien obraz rzeczywistości, jak to w ocenie lobbujących powinno wyglądać. Od tego bym zaczął. Natomiast przechodząc do akcji prawnej, oczywiście utarło się powiedzenie, że Stany są bardzo wdzięcznym rynkiem do pozywania, że ten wymiar sprawiedliwości jest bardzo przychylny powodom w szczególności. Tak jest, ale nie w każdym przypadku. Chciałbym zwrócić uwagę, że w przypadku tych sytuacji, o których pan redaktor mówił, no tutaj będziemy mieli pewien problem, bo pozywając przed sądem amerykańskim, trzeba wykazać stronę czynną, czyli czy możemy pozwać, kim jesteśmy, że pozywamy, jaki mamy interes. To jest pierwsze pytanie, prawda? To jest bardzo ważne pytanie, bo pytanie jest, kogo te publikacje obrażają, w jakim stopniu narażają czyjeś prawa na szwank, bądź komu powodują szkodę. O ile z polskim orłem, tutaj można by pokusić się o stwierdzenie, że to obraża nie tylko naród polski, bo o tym zaraz powiem, ale państwo, bo przecież Orzeł Biały jest godłem Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj Rzeczpospolita Polska mogłaby w mojej ocenie pokusić się rozważenie, czy nie wystąpić z pozwem, czy nie, że ma tą legitymację, prawda, skoro obraża się nasze godło, przekraczając granice swobody wypowiedzi, przeinaczając pewne fakty, które kreują pewne ryzyka dla postrzegania polskiej racji stanu. Uważam, że w tej sytuacji Polska, Rzeczpospolita Polska, reprezentowana przez profesjonalną kancelarię prawną lokalną, amerykańską, waszyngtońską czy nowojorską, miałaby szansę powodzenia w wykazaniu, że ma legitymację do tego, żeby dochodzić ochrony swoich praw. Pojawia się pytanie następne. Czego żądać? Czy żądać sprostowania, zadośćuczynienia, czy usunięcia tego rodzaju wpisu? To już jest następna kwestia. Są takie głosy, żeby żądać tak wielkiej kwoty, żeby jakaś redakcja zbankrutowała, albo przynajmniej zagrozić takim procesem, żeby się wszyscy o tym zagrożeniu zaraz powiem. Może to tak najpierw powiem. Może powiem, czego można by żądać. Oczywiście to, o czym pan redaktor powiedział, żądać wysokiego odszkodowania. W systemie amerykańskim odszkodowanie funkcjonuje troszeczkę inaczej niż w systemie europejskim, kontynentalnym. Tam mamy taką dosyć ciekawą instytucję, punitive damage, czyli takie karne zadośćuczynienie. To znaczy, jeżeli powód, czyli w tym przypadku Rzeczpospolita Polska, jeżeli by się udało jej przedstawicielom wykazać skutecznie świadome, intencjonalne naruszenie deliktowe czyichś praw, robione z zamiarem, żeby to zrobić, żeby po prostu poniżyć kogoś, wyrządzić szkodę, w tym momencie można by żądać tak zwanych punitive damage, czyli oprócz wykazania rzeczywistej szkody, takie karne zadośćuczynienie, które ma na celu spowodowanie, żeby ta osoba, która dopuściła się tego naruszenia, była tak ukarana finansowo, żeby nie robiła tego w przyszłości. Czyli mówimy o tak zwanej karze cywilnej. O karze cywilnej. Tak, żeby... I to jest mechanizm bardzo groźny, którego organizacje przemysłowe w Stanach się bardzo boją. I już sama groźba takiego pozwu jest straszakiem, który skutecznie skłania do zawarcia ugody, do zmiękczenia stanowiska, do wycofania się z określonych stanowisk, które są prezentowane publicznie. Ja tutaj przypomnę państwu różne procesy,
procesy przeciwko koncernom samochodowym, kiedy koncerny wypuszczały słodkwinto samochody, które miały wady, koncern o tych wadach wiedział, doszło do kilku wypadków śmiertelnych, no konsumenci zebrali się, udowodnili, że koncern wiedział, no i w tym momencie sąd zasądzi nie tyle odszkodowanie, co za takie karne odszkodowanie, karne zadośćuczynienie idące miliony, co spowodowało, że koncernowi w przyszłości tego rodzaju praktyki się nie opłacały. To jest bardzo kuszące. No ale żeby do tego dojść, to tak jak powiedziałem, trzeba wykazać interes prawny, co byłoby bardzo trudne w przypadku naruszenia godności narodu. Bo czym innym jest Rzeczpospolita Polska jako państwo, a czym innym jest naród. I teraz trudno mi tutaj sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś obraża naród polski, a tak niestety jest sformułowane w tej ustawie o IPN-ie. Tam jest takie niefortunne, w mojej ocenie sformułowanie, trudne do egzekucji. Kto pomawia naród polski, kto przypisuje narodowi polskiemu. Jak tego dochodzić, prawda? Tu jest pewna trudność, no bo któż by tego mógł dojść? Czy poszczególny obywatel, czy osoba narodowości polskiej, czy organizacje narodowe? Podejrzewam, że tu będzie duża trudność praktyczna, ale zakładając, że udałoby się to wykazać, tak jak mówię, no sam proces już byłby na tyle groźny dla poszczególnej redakcji czy dla wydawcy, że mógłby stworzyć reakcje odmienne niż te, co mamy w Europie, kiedy redakcje mimo przegrywanych procesów dalej w to brną, nie przepraszają. Mieliśmy takie sytuacje, kiedy telewizja niemiecka ociągała się z przeprosinami. Ale w końcu przeprosiła. Natomiast do czego zmierzam? W mojej ocenie wydaje się, że to, o czym powiedziałem na początku, lobbying i uświadamianie jest bardziej skuteczne. Taka dyplomacja przecież pozaprocesowa jest o wiele bardziej skuteczna. Natomiast sama groźba wytoczenia procesu i mówienie o tym, ale nie w pierwszej korespondencji. Ja uważam, że jeżeli pojawia się coś, co szkaluje Rzeczpospolitą Polską bądź Polaków, czyli to... mówimy o swego rodzaju lobbingu przedprocesowym. Tak, no, to jest czyli tak, z użyciem taka... prawników jednak. Tak, taka taktyka jest procesowa, która mówi o tym, że masz torpedę, to samo odpalenie tej torpedy jest groźniejsze niż już jej odpalenie, prawda? Sama groźba, no jak nie, to odpalę tą torpedę. I uważam, że w tym przypadku taki instrument byłby groźniejszy. Natomiast, żeby taki instrument móc wykorzystywać, no to musi być jakaś kancelaria o uznanej renomie, bądź międzynarodowa, bądź prężna kancelaria amerykańska, bądź też młoda kancelaria składająca się z młodych prawników, ale już doświadczonych w dużych organizacjach, którzy mają głód działania, którzy mają głód wykazania się, dla których wartością byłoby pokazanie się na rynku, że oni są partnerem strategicznym Rzeczpospolitej Polskiej w dochodzeniu prawdy, w korygowaniu faktów nieprawdziwych informacji podawanych przez media. I mając taką kancelarię, której oczywiście coś trzeba zapłacić, bo też chciałbym od razu skorygować te mity o tym, że amerykańscy prawnicy pracują wyłącznie za wynagrodzenie od Success Fit, to nie jest prawda, to duże uproszczenie. Przy każdym procesie trzeba się liczyć z kosztami, ale gdyby kogoś takiego znaleźć, a jestem przekonany, że da się znaleźć, no to można by, już mając taką kancelarię, móc skutecznie nie tyle grozić, ale wskazywać, słuchajcie, jeżeli nie skorygujecie tego, mamy instrumenty prawne, mamy zaplecze, które nam pozwoli zrealizować nasze żądanie. I taka broń byłaby o wiele bardziej skuteczna. Natomiast wracam do tego, o czym powiedziałem na początku. Informacja, lobbying, tego brakuje. I to, że takie informacje się pojawiają, to jest pokłosie tego, że my niedostatecznie przepiliśmy się z naszą narracją. Ale panie mecenasie, z tego co pan mówi, to tak naprawdę bez wynajęcia sobie prawników w Stanach Zjednoczonych i rozpoczęcia tej akcji, niezależnie od tego, jak to nazwiemy, czy to jest lobbying, czy będziemy mieli lobbying prawny i różnego rodzaju wykorzystywanie instrumentów prawnych na tamtym rynku funkcjonujących, nic nie osiągniemy. Na pewno osiągniemy mniej niż chcemy. No ja tak jak powiedziałem, musi być jakiś podmiot i uważam, że to powinna być jakaś kancelaria lobbyingowa plus prawna, która by ze sobą współdziałała. Proszę zwrócić uwagę, że nawet w realiach amerykańskich odpowiednie sformułowanie wezwania, wskazania, że doszło do naruszenia jakiegoś prawa, musi być skonstruowane przez prawników. Oni znają realia, znają ten język. Tak jak w Polsce, przecież po to siedzi do prawnika, że odpowiednio sformułował pismo procesowe czy stanowisko procesowe, tak samo jest w Stanach, więc ta retoryka jest bardzo ważna, a bez profesjonalnej kancelarii myślę, że to nie odniesie skutku. W Polsce funkcjonują od lat amerykańskie kancelarie, które dostają też pewnie dużo zleceń od spółek Skarbu Państwa. Może to jest jakaś droga, może rząd polski powinien skierować pierwsze zapytania do tych podmiotów, które zna już.
myślę, to droga są mają... otwarta, ale ja wiem, że te kancelarie już współpracują, już reprezentują polski rząd i to na zasadzie pro bono, właśnie w kategorii zaprzeczania tym polskim obozom śmierci. Ale też pamiętam, były kancelarie amerykańskie, nie będę ich wymieniać z imienia, bo nie chcę robić reklamy, ale które reprezentowały rząd polski w sprawach roszczeń żydowskich w latach 90. To były prace wykonywane pro bono i te kancelarie angażowały się, być może to jest kwestia stworzenia jakichś panelów współpracy, zaproszenia ich, no, słuchajcie, spotkajmy się, zaprezentujmy, co możemy zrobić razem, przecież jesteście tutaj na polskim rynku, a co możecie zrobić dla Rzeczpospolitej Polskiej. Na pewno myślę, że płaszczyzna na takie rozmowy istnieje. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Bartosz Goman, adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokatów. Życzymy powodzenia, dziękuję uprzejmie państwu. Do usłyszenia, Artur Wydowczyk. Wieczór w Polskim Radiu 24. 13 minut brakuje do północy, a my wracamy do audycji Społeczny Punkt Widzenia, którą prowadziła Anna Grabowska. Porozmawiamy dzisiaj o rynku pracy, na początek tym związanym z wyjazdami zagranicznymi w jakimś sensie, bo o delegowaniu pracowników. Dyskusje na ten temat w Unii Europejskiej nie milkną. Kluczową kwestią jest wynagrodzenie, dziś zróżnicowane w zależności od tego, skąd pochodzi delegowany pracownik, chociaż no dobrze, różnie to może wygląda. Ja nie mówię o wynagrodzeniu minimalnym, ale w ogóle o wynagrodzeniu faktycznym. Ale intencją części państw unijnych jest to, by owa płaca była taka sama dla wszystkich, tak? Czyli równa płaca za równą pracę. Przy okazji pojawiają się kwestie administracyjne, językowe, związane z ochroną danych osobowych, a więc problemów nie brakuje. A o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, panią Agnieszką Zielińską, prezes Polskiego Forum HR. Dzień dobry pani. Dzień dobry, kierownik. No, może być. I na początek chciałabym odnieść się właśnie do ostatnich wypowiedzi polityków francuskich, którzy zapowiadają zaostrzenie kontroli pracowników delegowanych i chcą to zrobić mocą specjalnego dekretu. Też pytanie, czy pracowników, czy firm. Przede wszystkim ma wzrosnąć liczba kontroli nawet do 1500 miesięcznie i podwyższone mają być kary za nieprzepisowe zatrudnianie pracowników. Tu wprost wskazuje się, że z Polski nawet, więc warto się nad tym zastanowić. Czy pani zdaniem mogą być skuteczne takie kary, jak na przykład specjalna, publiczna, czarna lista firm, czy zagrożenie pozbawieniem prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, bo o takich rzeczach ci Francuzi tutaj mówią. Tak, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jakby zawsze ten rynek francuski był rynkiem bardzo trudnym i te kontrole organów we Francji zawsze były bardzo usilne, jeśli chodzi o podmioty delegujące na terytorium Francji. I te przepisy rzeczywiście w znaczny sposób mogą spowodować takie dywanowe kontrole, jak to mówimy, kontrole, które będą miały na celu wyrobić tą normę, która jest założona tych 1500 kontroli miesięcznie. Mają zwiększyć się też kary indywidualne, o ile pamiętam, do 3000 euro, ale ten górny pułap, pamiętajmy, że on jest w Francji olbrzymi, bo ten sufit, do którego te kary mogą dosięgnąć, to jest 500 tysięcy euro, więc one są bardzo, ale to bardzo wysokie. Czarne listy już teraz funkcjonują. Tą zmiana, która jest proponowana, ona dotyczy regularnego uaktualizowania informacji, które na tych czarnych listach się znajdują. No i tak reasumując, to jest decyzja bardzo polityczna. Ona oczywiście się przełoży na działalność firm delegujących. Delegowanie do Francji już teraz jest bardzo trudne. Mamy podmioty, które są delegowane, nie wiem, mają 13 kontroli otwartych od jakiegoś tam okresu czasu, nawet roku czy dwóch. Kontrole nie są zamknięte. Rzeczywiście doświadczamy tego i doświadczają tego firmy delegujące. Jak mówimy o tych kontrolach, to tutaj bardzo ciekawe wydaje mi się takie rozwiązanie, które no nie wiem, czy jest przewidywane, czy już może stosowane, zaraz panią o to zapytam, że francuskie firmy mają mieć swoiste prawo do pierwszej pomyłki, znaczy, czyli gdy pierwszy raz zostaną przyłapane, tak, za niezgodne z prawem zatrudnienie delegowanego pracownika, to nie zostaną ukarane. Aha. Ale gdyby to już była firma obca, zagraniczna, nie wiem, na przykład Polska właśnie, co do zasady, tak, z góry, tak, mniej obeznana z obcym prawem, to już byłaby karana od razu od 15 razu, no to od pierwszego razu, to wygląda, jakby było to gorsze traktowanie firm właśnie, na przykład. Brzmi jak dyskryminowanie podmiotów. Eliminacja z rynku, chęć eliminacji. Tak, pamiętajmy, że jakby to prawo dotyczące delegowania już teraz jest bardzo skomplikowane. I ten projekt, który jest teraz szeroko dyskutowany, jest negocjowany, on ma potencjał duży, żeby jeszcze bardziej skomplikować te warunki delegowania pracowników.
tępienie tego delegowania, tak? Tutaj tak mi się wydaje, wręcz. Ja bym to tak nazwała, już takim mocnym, znaczy, mocnym pamiętajmy słowem. O jednej rzeczy. Jakby to, że ten pracownik wyjeżdża, jest tylko i wyłącznie konsekwencją tego, że polska firma, czy firma zagraniczna, świadczy określoną usługę na terenie państwa członkowskiego. A i to, że ten pracownik wyjeżdża, on jest delegowany w ramach świadczenia usług. Czyli mamy najpierw usługę, która musi zostać wykonana. Tak jak wielokrotnie jest przytaczany ten przykład, że polskim materiałem, może nie, przedmiotem eksportowym są przede wszystkim usługi, które świadczymy w innych krajach. Tak jak w Polsce kupujemy francuskie wino czy holenderski ser, tak samo zagraniczne podmioty korzystają i kupują polskie usługi. Ale to tak jak mówią związki zawodowe, tanie usługi. Czy one są tanie? To ja bym dyskutowała na ten temat, ponieważ no, mamy wyniki badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, które pokazują, że większość pracowników, których delegujemy za granicę, zarabia dużo lepiej niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym kraju. Pamiętajmy, według obecnego statusu prawnego pracownik delegowany musi zarabiać przynajmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym kraju, do którego jest delegowany. I teraz mamy tą dyskusję, która mówi o tym, jakie to wynagrodzenie tak będzie wyglądało w przyszłości. Ono się toczy powyżej tego minimum. Powyżej tego minimum, dokładnie. I teraz dyskusja wygląda w ten sposób, że będzie nawet nie rozmawia się o konkretnych kwotach, jak ona będzie wyglądała, ale mówi się o składnikach, które to wynagrodzenie mają stanowić, tak? Że teraz będzie trzeba zapewnić tym pracownikom delegowanym takie same składniki jakby wynagrodzenia, które są, które obejmują pracowników w miejscu, do którego on jest delegowany. Pamiętajmy, że prawo jest bardzo złożone w wielu krajach. Mówimy już nie tylko o obowiązujących powszechnie układach zbiorowych, ale również o układach zbiorowych, które są których u nas jest niewiele. Znaczy tak, a tam zasięg może być bardzo niewielki, ograniczający się na przykład do jednego przedsiębiorstwa. I teraz już teraz z tej analizy, o której wspomniałam, przeprowadzonej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, wynika, że koszty świadczenia usługi wynikające z zatrudnienia pracowników wykonujących tę usługę na terenie innego kraju członkowskiego już jakby są wyższe, ta część wynikająca z tego delegowania już stanowi 29% tego wynagrodzenia. Jeśli do tego dołożymy teraz obsługę prawną wynikającą z tego ustalenia stanu faktycznego prawa, które należy stosować w stosunku do tego pracownika, te koszty mogą drastycznie wzrosnąć. Tego się obawiamy. No tak, ale to trochę tępienie, o którym powiedziałam, w sumie polskiego delegowania, tak, przed we Francji czy w Niemczech, odbywa się jednak pod szyldem walki z nieuczciwą konkurencją. Jak my to ocenimy, tak to ocenimy w tym momencie, ale pewnie jednak chyba ten element zaniżania, czy niskich kosztów związanych z niskimi kosztami pracy, no może być taką formą, a chyba jednak XXI wiek to taki moment, w którym już powinniśmy o niskich kosztach zapomnieć. Myślę, że w wielu krajach bardzo myli się pojęcia i myli się pojęcie delegowania z pojęciem nielegalnego zatrudnienia. Delegowanie w Polsce w 2015 roku, to są ostatnie dane, mieliśmy około 500 tysięcy A1-ek, czyli 500 tysięcy delegowań. To nie są osoby, które były delegowane, bo jedna osoba tych A1-ek w ciągu roku może mieć więcej niż jedną. Całość pracowników delegowanych w perspektywie ogółu zatrudnionych w Unii to jest 1%. Tak? I to jest 1%, który jest doskonale unormowany prawnie, który jest doskonale kontrolowany. Przykładem są na przykład francuskie kontrole. Przez podmioty, które są reprezentowane, są traktowane jako partner dyskusji z partnerami społecznymi na poziomie europejskim i na poziomie krajowym. I zawęża się to grono podmiotów i zaostrza się warunki delegowania, jednocześnie dając przestrzeń do tego, aby to delegowanie już nie było jakby delegowaniem, tylko żeby korzystać z innych sposobów zatrudnienia pracowników nie tak dobrze uregulowanych. Do tego ta sytuacja doprowadzi. Znaczy, umówmy się, no polski rząd też mówi tutaj o polskim interesie gospodarczym. Jest to kwestia, gdzie się płaci podatki, zależnie od tego, gdzie się zatrudnia, no to gdzie się płaci ZUS, no to są osobne kwestie. Ale jeszcze mam takie pytanie, które mnie tutaj trochę nurtuje, ponieważ na przykład właśnie we francuskich mediach, czy też w wypowiedziach francuskich polityków pojawiają się stale Polacy jako ci niewłaściwie zatrudniani. Tymczasem według danych, tak według statystyk, we Francji na pierwszych miejscach tutaj znajdują się Niemcy, Hiszpanie, Portugalczycy. No to skąd ten mit pracującego na czarno Polaka? Czy to właśnie nie ta wysokość wynagrodzeń? O co tu chodzi? Skąd ten mit? Pani ma z tym do czynienia na bieżąco.
Tak, to znaczy to nie jest absolutnie coś, co ma, za czym przemawiają jakiekolwiek argumenty natury ekonomicznej czy natury społecznej, o którym mówią badania. To są tylko i wyłącznie takie argumenty wypracowane w tym dialogu, debacie politycznej, która jest prowadzona nie tylko we Francji. W Francji ten przykład jest taki mocno jaskrawy, ale też mieliśmy przykłady tego i w Holandii, i w Austrii, i w Niemczech. Takiego ograniczenia do rynków wewnętrznych pracowników z zewnątrz. I o ile ci pracownicy, też trzeba pamiętać, że na przykład we Francji powszechnie stosuje się delegowanych, zatrudnienie się do pracowników delegowanych na przykład z Luksemburga, ponieważ koszty zatrudnienia we Francji są tak wysokie, że część przedsiębiorców odpiera spółkę w Luksemburgu i stamtąd deleguje pracowników. Więc jakby to jest dyskusja, której się trudno doszukuje jakiegokolwiek sensu, takiego merytorycznego sensu. To jest typowa debata polityczna. No polski rząd tutaj, jeszcze tutaj mówiłam o tej sytuacji, że jest ta dyrektywa, jest ciągle o tym dyskusja, jest pytanie, ile się uda polskiemu rządowi na tym ugrać, że jest to kość niezgody w sumie pomiędzy Polską a Francją, ale także Niemcami. Chodzi o poważne interesy. Szczególnie te interesy są widoczne w przypadku przewoźników, jeśli chodzi o tą równą pracę i równą płacę, ale to zostało jakby wyłączone do dyskusji osobne. Ale pytanie, czy to wyłączenie nie spowoduje, że łatwiej będzie wprowadzić zasadę równej pracy za równą płacę do innych zawodów, tak jak na przykład usługi opiekuńcze, mam na myśli budowlane, bo to są ogromne segmenty polskiego delegowania, żeby tego nie przeoczyć, prawda? Czy równe płace za równą pracę mamy chociażby w przypadku pracowników tymczasowych i to jakoś tam funkcjonuje. I to też funkcjonuje w przypadku delegowanych pracowników tymczasowych. Więc takie tylko ja myślę, że cały czas wysokość tego wynagrodzenia jako tako nie jest takim wielkim problemem, tylko sposób dojścia do tego, jaka ta wysokość ma być, to jest wyzwanie największe, które stoi przed firmami, które świadczą usługi za granicą, tak? No to jeszcze odnieśmy się do polskiego rynku pracy. Tutaj aż się prosi do tego odnieść. Mówi się, dobry rynek pracy, niski w Polsce, tak? Tak. Niskie bezrobocie, ono właściwie sukcesywnie maleje. Są takie regiony, gdzie ono już jest poniżej, jak ktoś mówi, poziomu higienicznego, czyli poniżej 5%, jak na przykład w Wielkopolsce, chociaż jest różnie. I tu mam do pani takie pytanie, czy nadal w związku z tym Polacy chętnie wyjeżdżają do pracy za granicę jako pracownicy delegowani? Czy to coś zmienia? Czy jednak wolą zostawać w kraju, no bo tu jest coraz lepiej? Jak to wygląda? Czy nie mamy jeszcze takich globalnych danych, które mogłyby powiedzieć, że ta tendencja się w jakiś sposób drastycznie odwróciła? Cały czas jest grupa pracowników, która jakby korzysta i świadczy te usługi w innych krajach członkowskich. Takim dobrym przykładem jest ten sektor opiekuńczy. Tutaj rzeczywiście ta ilość osób, które pracują na przykład w Niemczech w tej roli jest bardzo duża. Swojego czasu to było około 200 tysięcy osób. Ja teraz już nie znam ostatnich informacji dotyczącej skali tych osób zatrudnionych, ale to są najczęściej osoby po 50 roku życia. Osoby, które jakby nie mają jakichś takich, to nie są pielęgniarki najczęściej. Są jakoś sobie dorabiające. Tak, dokładnie w ten sposób. Więc myślę, że ta tendencja nie będzie, zainteresowanie tą poświęceniem tej pracy za granicą nie będzie malało jako tako. Tym bardziej, że ten poziom wynagrodzeń jeszcze nie jest zrównany. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Agnieszka Zielińska, Polskie Forum HR. Ja na kolejną audycję Społeczny Punkt Widzenia zapraszam za tydzień, 13:15. Anna Grabowska, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Tu Polskie Radio 24, zbliża się północ. Czas na informacje. Ewa Borowiec, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o redukcji liczby wiceministrów w swoim rządzie, podaje Rzeczpospolita. Jak wynika z informacji gazety, stanowisko stracić ma do 20% wiceministrów, a szczegóły zostaną podane w przyszłym tygodniu. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska mówiła w radiowej jedynce, że wszyscy członkowie rządu mają wykonać to, co zostało im powierzone. I z tej pracy będą rozliczeni, jeżeli okaże się, że można to zrobić mniejszą liczbą wiceministrów, to takie decyzje zapewne zapadną. Cały proces zarządzania jest w wykonaniu premiera Mateusza Morawieckiego absolutnie transparentny. Prawie na każdym kroku informuje opinię publiczną o swoich decyzjach.
Joanna Kopcińska dodała, że przegląd pracy resortów zostanie zakończony w ciągu kilku tygodni. Podkreśliła, że ewentualne zmiany muszą zostać przeprowadzone w sposób odpowiedzialny, aby nie zaszkodzić w pracy rządu. Prawie 3 godziny wspomnień i świadectw opisujących przeżycia żołnierzy niezłomnych walczących po II wojnie światowej. W Sejmie odbyła się konferencja nawiązująca do Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Swoimi doświadczeniami dzielili się naoczni świadkowie walki o pełne odzyskanie niepodległości. Dwukrotnie skazany na śmierć cichociemny Jan Górski wspomina. Jakoś udało mi się, że tej kary śmierci nie wykonali. Trzymany w więzieniu przez 9 lat, przewożony z jednego więzienia do drugiego. Spod ręki Urzędu Bezpieczeństwa udało się uciec także podpułkownik Weronice Sebastianowicz. Tłumaczy, dlaczego po wojnie nie złożyła broni. Walczyliśmy dalej o to, aby zachować naszą wiarę, nasze tradycje, naszą mowę i wielkie pragnienie było powrót ojczyzny. W walce byłych hakowców przeciw Sowietom duże zasługi ma także ludność cywilna pomagająca ukrywającym się w lasach żołnierzom. Tłumaczy pułkownik Leszek Mroczkowski, były żołnierz WiN-u. Żaden oddział, żadna partyzantka, gdyby nie ludzie, którzy nas karmili, a wtedy, kiedy byliśmy ranni, opiekowali się nami. Nie byłoby nas tutaj dzisiaj i nie świętowalibyśmy tego dnia. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. W Budapeszcie spotkali się przewodniczący parlamentów Czech, Słowacji, Polski i Węgier. Jednym z tematów rozmów Grupy Wyszehradzkiej było postępowanie komisji dotyczące praworządności w Polsce. Poparcie Polski w kwestii artykułu 7 ponownie zadeklarowały Węgry. Słowacja i Czechy nie zajęły stanowiska. Marek Kuchciński, marszałek Sejmu, przekonywał jednak, że po rozmowach w Budapeszcie, że w tej sprawie Polska może liczyć nie tylko na poparcie Węgier. Wiemy już, że parlament Litwy taką decyzję podjął. Z przyjaciółmi Litwinami łączą nas nie tylko piękne dzieje, ale także wspólne postrzeganie obecnie kwestii najważniejszych dotyczących bezpieczeństwa i dotyczących współpracy właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Mam nadzieję, że inne państwa również takie decyzje będą podejmowały. O to zabiegamy, czekamy na wyniki wyborów także i we Włoszech. Wiemy, że tam sytuacja może również zmienić się. Komisja Europejska zdecydowała się na uruchomienie artykułu 7 wobec Polski, między innymi w związku ze zmianami w sądownictwie. Zmiany te, zdaniem komisji, częściowo są niekonstytucyjne. Artykuł 7 to pierwszy krok w kierunku wdrożenia sankcji wobec Polski i ograniczenia praw Polski jako członka Rady Europejskiej. Decyzje w tej sprawie muszą jednak podjąć jednomyślnie wszyscy przywódcy państw europejskich. Francuski Le Figaro podaje, że w wyniku zamachu terrorystycznego w Burkina Faso w zachodniej Afryce zginęło co najmniej 30 osób, a 85 zostało rannych. Inne media informują o 7 ofiarach śmiertelnych. Do ataku doszło w dzielnicy ambasad w stolicy kraju w Wagadugu. 4 napastników zaatakowało ambasadę Francji. Doszło do wymiany ognia z pilnującymi jej miejscowymi żandarmami. Dżihadyści strzelali też do osób cywilnych. Silny sztorm zbliża się do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W oczekiwaniu na nadejście żywiołu zamknięto szkoły i odwołano tysiące lotów. Silny wiatr już spowodował awarię prądu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Północną część wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych czekają intensywne opady deszczu, fala powodziowa i huraganowy wiatr. Według meteorologów jego prędkość w porywach może dochodzić do 130 km na godzinę. Linie lotnicze odwołały prawie 2,5 tysiąca lotów z Bostonu, Nowego Jorku, Waszyngtonu i innych miast. W Nowej Anglii 500 000 mieszkańców już nie ma w domach prądu. W wielu przybrzeżnych miejscowościach pozamykano szkoły i urzędy. Mieszkańców niżej położonych osiedli wezwano do ewakuacji. To jest kwestia życia i śmierci, ostrzegał krajowy meteorolog Benjamin Sipprell. Gubernator Massachusetts Charlie Baker postawił w stan gotowości Gwardię Narodową. Baker wezwał jednak mieszkańców terenów zalewowych, by przenieśli się na wyżej położone tereny, ostrzegając, że w czasie sztormu akcja ratownicza może być niemożliwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. W nocy na południowym wschodzie i północnym wschodzie będzie pochmurno i tam też będzie padać śnieg. Temperatura w nocy od minus 20 stopni na Lubelszczyźnie do minus 12 na Dolnym Śląsku. W dzień od minus 9 do minus 2 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po północy. Wracamy do magazynu Północ-Południe, który prowadził Piotr Wąż. Powtórka programu.
Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polska delegacja podsumowała rozmowę w Izraelu na temat nowelizacji ustawy o IPN. Byliśmy świadkami uprzedzeń, braku wiedzy. Opozycja pyta o karty kredytowe resortu obrony. Ministerstwo odpowiada, poprzednicy wydali więcej. Stąd też ten wynik finansowy, te 15 milionów złotych. Grupa Wyszehradzka chce poszerzenia granic Unii Europejskiej po Brexicie, a za chwilę pytanie także o to, czy będzie więcej połączeń z Budapesztem i czy grozi nam powrót zimnej wojny. Groźby Władimira Putina są nie do przyjęcia, mówi NATO i odpowiada na orędzie prezydenta Rosji. Polskie Radio 24. Północ, południe. Byliśmy świadkami uprzedzeń i braku wiedzy, tak mówi polska delegacja podsumowując spotkanie w Izraelu. Rządowe zespoły przez 4 godziny omawiały wątpliwości wokół nowelizacji ustawy o IPN. Spotkanie rozpoczęło dialog i ma zakończyć wzajemne emocjonalne oskarżenia, mówi strona polska, a szczegóły zna Dawid Gregorcewicz. Zaczęliśmy dialog merytoryczny, prawny i badawczy. Tak podsumował spotkanie przedstawicieli obu państw wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Byliśmy świadkami uprzedzeń, braku wiedzy, braku szacunku w stosunku do Polski, w stosunku do polskiej historii. Liczę bardzo na to, że ten proces, który wczoraj się rozpoczął, zakończy ten etap. Wiceminister dodał, że podczas wczorajszego spotkania Polska wyjaśniła przyczynę nowelizacji ustawy o IPN. Obie strony czekają też na zbadanie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny. Tutaj czekamy na suwerenną decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Strona izraelska doskonale rozumie, że prawo to i każde inne przyjęte w Polsce jest naszym suwerenną decyzją. Obie strony przewidują kolejne spotkanie, tym razem w Warszawie. Z Jerozolimy Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Członek polskiej delegacji, wiceprezes IPN Mateusz Szpetma powiedział Radiowej Trójce, że strona izraelska miała wątpliwości na temat relacjonowania historii. Strona izraelska wyraziła takie zaniepokojenie, że w Polsce coraz częściej zrównuje się ofiary polskie z ofiarami żydowskimi. Więc ja wyjaśniłem, że mówienie o tym, że zginęło 3 miliony Żydów i 3 miliony Polaków, to nie znaczy, że my zrównujemy. Nikt poważny w Polsce, ani z polityków, dziennikarzy czy ludzi z elit, nie twierdzi, że Polacy w sensie etnicznym byli tak w taki sam sposób represjonowani jak Żydzi. No Polacy byli eksterminowani, ale jednak cały naród nie był w pierwszej rzędzie przeznaczony na zagładę. Mateusz Szpetma twierdzi, że wczorajsze spotkanie w Izraelu uspokoiło izraelskich delegatów. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Ministerstwo Obrony odpowiada na pytania opozycji w sprawie kart kredytowych i płatniczych wydawanych pracownikom podległym resortowi. Poprzednicy wydawali więcej, wydatki dotyczą wszystkich podległych instytucji, a liczba kart została ograniczona, informuje MON. Chodzi o informacje, które medium ujawnił poseł Nowoczesnej Piotr Misiło, a które otrzymał z resortu obrony w ramach odpowiedzi na swoją interpelację. Z niej wynika, że pracownicy ministerstwa w 2016 roku wydali przy pomocy kart około 9,5 miliona złotych, a w pierwszym półroczu 2017 roku około 5 milionów. Opozycja domaga się wyjaśnień, mówi Jacek Protasiewicz z klubu PSL Unii Europejskich Demokratów. Kto miał prawo posługiwać się Ministerstwem Obrony Narodowej? Przypominam, powyżej 1000 osób, kartami kredytowymi albo płatniczymi i na jakie cele zostały wydatkowane te szokujące kwoty? Przypomnę, przez półtora roku 15 milionów złotych, co w przeliczeniu na jeden dzień wynosi 27 tysięcy złotych dzień w dzień zarządów Antoniego Macierewicza wydawanych przy użyciu kart kredytowych i płatniczych. Resort Obrony poinformował w komunikacie, że jedną z pierwszych decyzji Mariusza Błaszczaka po objęciu funkcji było ograniczenie liczby kart płatniczych o ponad połowę. Z kolei wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz wyjaśnił, że pieniądze te były wydawane we wszystkich instytucjach podległych ministerstwu. Nie tylko kierownictwo resortu posługiwało się kartami, ale też ponad 100 ataszatów wojskowych oraz kadra dowódcza. Stąd też ten wynik finansowy, te 15 milionów złotych. Ja dodam tylko tyle, że pan minister Mariusz Błaszczak praktycznie w pierwszym dniu urzędowania podjął decyzję o redukcji czy zmniejszeniu liczby kart kredytowych wydawanych podległym pracownikom. Jeszcze do stycznia tych kart było 32 lub 33. Dziś tych kart kredytowych jest 12 i te karty służą w głównej mierze tym osobom z kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, które na przykład podróżują poza granicę naszego kraju w podróżach zagranicznych. Do sprawy odniósł się także były minister Antoni Macierewicz i tak odpowiadał na pytania o kontrolowanie wydatków. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. To są wydatki całej polskiej armii. To są wydatki
a całego wielkiego ministerstwa przez 2 lata. To wszystko, co mam wam do powiedzenia. Dziękuję państwu. W wydanym komunikacie MON poinformowało, że wbrew temu, co twierdzą posłowie opozycji, w 2015 roku w siłach zbrojnych RP używano największej liczby kart płatniczych oraz wydano większą kwotę niż w latach 2016 i 2017. W 2015 roku siły zbrojne posiadały 842 karty płatnicze, a wydatkowano 9 646 000 zł. Dla porównania, podaje resort, w 2016 roku było już o 10 kart mniej, a wydatki były o ponad 100 000 zł mniejsze. W komunikacie ministerstwa czytamy także, że karty służą m.in. do obsługi jednostek wojskowych w związku z ich użyciem lub pobytem poza granicami państwa oraz obsługą delegacji zagranicznych. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Lekarze z uniwersyteckich szpitali dziecięcych zawarli porozumienie. Domagają się spotkania z ministrem zdrowia i poprawy sytuacji w szpitalach. Lekarze mają 2 główne postulaty, mówił Łukasz Klasa z krakowskiej placówki. Urzeczywistnienie finansowania oraz kosztów świadczeń udzielanych w tychże szpitalach, a także regulacja warunków pracy lekarzy zatrudnionych zarówno w samych szpitalach, jak i w ośrodkach dydaktyczno-naukowych. Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel powiedział, że lekarze podczas spotkania przekażą swoje propozycje rozwiązania problemów w uniwersyteckich szpitalach dziecięcych. Lekarze, którzy no po prostu nie mogą już pracować w tych warunkach, nie chcą pracować w tych warunkach, nie chcą autoryzować swoimi nazwiskami tych złych warunków leczenia, postanowili zjednoczyć się i wystąpić do ministra zdrowia. Porozumienie, które dzisiaj powstało, oczekuje pilnego spotkania z ministrem zdrowia. Panie ministrze, oczekujemy, że w najbliższych dniach spotka się pan z przedstawicielami lekarzy uniwersyteckich szpitali dziecięcych i porozmawia z nimi. I jest odpowiedź resortu. Dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Jakubiak powiedział Polskiemu Radiu, że minister jest otwarty na rozmowę. Sytuacja jest analizowana wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ministerstwo już prowadzi audyt taryfikacji większości procesów, które związane są z tym problemem sygnalizowanym przez lekarzy i będziemy proponować zmiany dotyczące tego obszaru prawdopodobnie do końca tego roku. Dodajmy, że na temat sytuacji dziecięcych szpitali rozmawiali lekarze z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Lublina i Szczecina. Umacnianie polskiego kapitału, uszczelnianie systemu podatkowego, inwestycje, także te w obronność, to główne cele polskiej polityki gospodarczej. Mówił o nich premier Mateusz Morawiecki w czasie konferencji w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ewa Wasążnik. Szef rządu mówił o głównych filarach polskiego małego cudu gospodarczego. Gospodarność, przedsiębiorczość, oszczędność, więcej inwestycji i innowacyjności. Zapowiedział także nowe cele na przyszłość. Kapitalizm ma być bliżej ludzi i dla ludzi. Żeby wierzyli w to, że to, co my im proponujemy, jest dla nich, ale nie tylko na jutro. Bo jak będą chcieli tylko na jutro, to musimy się zadłużyć i wtedy będzie miło przez 2 lata. Ale potem będzie niemiło, bo potem trzeba spłacać te długi. Receptą na zadłużenie mają być oszczędności i dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Do tej pory sposób się sprawdza. 30-40 miliardów złotych się pojawiło. Dlatego byliśmy w stanie sfinansować różne nasze programy społeczne i pierwsze programy inwestycyjne. Kolejne mają być nakierowane m.in. na obronność. Do niedawna ten obszar był zaniedbywany i niewykorzystany, ocenił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Pozycja polskiego przemysłu obronnego przed transformacją była silniejsza niż jest w tej chwili. I to musimy odbudować. Pieniędzy nie zabraknie, bo do 2030 roku rząd chce przeznaczyć na obronność do 2,5% PKB. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak chce, żeby część tych pieniędzy wydać w Polsce, a nie u zagranicznych kontrahentów. Nie tylko ważne jest, żeby w Polsce była praca, ale chodzi o to, żeby myśl techniczna, żeby ten potencjał właśnie ludzki został w naszym kraju wykorzystany. Bo zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego ta wartość jest tym, co wyróżnia Polskę na tle innych krajów. Nie musimy się za nic wstydzić, ale po to właśnie jesteśmy wciskani do kąta, żeby być łatwiejszym, często przeciwnikiem. Szef polskiego rządu zapowiada, że mimo to będzie bronić dobrego imienia Polski i utrwalać jej pozytywny wizerunek na świecie. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24.
Kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą poszerzenia granic Unii Europejskiej. Zapowiadają także wspólne projekty infrastrukturalne, jak budowa autostrady Budapeszt-Warszawa. W stolicy Węgier zakończyły się obrady przewodniczących parlamentów krajów Grupy V4. W rozmowach brali udział marszałkowie Sejmu i Senatu, a także posłowie PiS, CPO i Nowoczesnej. O szczegółach z Budapesztu Karol Surówka. W rozmowach brali udział marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, ale też posłowie PiS, PO i Nowoczesnej. Politycy z krajów V4 przygotowali wspólne postulaty dotyczące Unii Europejskiej. Postulaty dotyczą najważniejszych wyzwań stojących przed Unią, powiedział podczas konferencji prasowej Stanisław Karczewski. Problem bezpieczeństwa, co dla nas wszystkich jest bardzo istotne i bardzo ważne, ale również sprawy demograficzne i to, co jest dla nas bardzo ważne, ale również i dla wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Tu mamy pełną zgodność. To dbało się o to, aby Unia Europejska była stowarzyszeniem państw solidarnych, współpracujących ze sobą. Krótko mówiąc, nie chcemy, aby Unia Europejska podzieliła się, aby Unia Europejska była dwóch prędkości. Przewodniczący parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej chcą też, by w związku z Brexitem Unia była otwarta na przyjęcie nowych krajów do wspólnoty, Mołdawii i Bałkanów Zachodnich. Cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą też przyspieszenia prac nad wspólnymi projektami infrastrukturalnymi, w tym nad budową szybkiej kolei i autostrady na trasie Warszawa-Budapeszt, mówi Stanisław Karczewski. No, myślimy o Via Carpatii, to jest bardzo istotne, bardzo, bardzo ważne. Myślimy również o gazociągu Świnoujście-Krk, więc mówimy również nie tylko w Grupie Wyszehradzkiej o problemach i o rozwoju infrastruktury w zakresie państw należących do Grupy Wyszehradzkiej. Wychodzimy również swoimi pomysłami i swoimi działaniami poza Grupę Wyszehradzką. Według Stanisława Karczewskiego przewodniczący omawiali też kwestię wdrożenia przez Komisję Europejską artykułu 7 wobec Polski. Marszałek nie chciał jednak zdradzać szczegółów. Polska delegacja pozostałym uczestnikom przekazała zaproszenia na lipcowy szczyt państw Europy Środkowej i Wschodniej w Polsce. Mają w nim wziąć udział delegacje z ponad 20 krajów. Przewodniczący parlamentów V4 mówili też o pomyśle, by kraje wyszehradzkie zorganizowały